Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową, mówi David Snopek. Dzisiaj będę mówił na temat Kongresu Polonii Amerykańskiej. Wcześniej nie słyszałem o tej organizacji w ogóle, ale 2 tygodnie temu dostałem wiadomość od Waldemara Binieckiego, prezesa dywizji Kongresu w Wisconsin. Są dywizje w prawie każdym stanie. I zaprosił mnie na kawę. Więc spotkaliśmy się tydzień temu, w poniedziałek. Dużo opowiadał mi o kongresie i jej członkach i też podał mi dużo materiałów na ten temat, na przykład to Polish American Congress, tak jest po angielsku. To było opublikowane właśnie z powodu 60-lecia tej organizacji w 2004 roku. I no, poczytam krótki tekst tego. Z góry przepraszam za to, że no, tak źle czytam na głos. Od chwili swoich narodzin w maju 1944 roku Kongres Polonii Amerykańskiej służył jako zasadnicza organizacja jednocząca Amerykanów polskiego pochodzenia we wspólnie podejmowanych działaniach wspierających w kluczowych sprawach interesy polskiej grupy etnicznej w Stanach Zjednoczonych. Z uwagi na sytuację polityczną, w jakiej znalazła się Polska po II wojnie światowej i jej los pod sowiecką dominacją, wysiłki KP skupiły się od samego początku na różnych formach pomocy w wyzwoleniu rodaków spod sowieckiej kontroli i odbudowaniu demokratycznej struktury rządów w Polsce. Po zakończeniu epoki rządów komunistycznych w roku 1989 KP kontynuował swoje wysiłki w nowym klimacie, stanowiące wszakże swoiste przedłużenie poprzedniej polityki, prowadząc przykładowo wysiłki lobbystycznej na rzecz przyjęcia Polski do NATO, czy też wywierając naciski na administrację amerykańską dla zapewnienia znaczącej pomocy finansowej Polsce dla rozwinięcia wolnego rynku i przekształcenia ekonomii w zachodnim stylu. Bilans wysiłków czynionych przez KP w okresie 60-lecia pracy na rzecz kraju niewątpliwie przedstawia się imponująco. Natomiast świadomość i zrozumienie tego dorobku zarówno w środowiskach Polonii, jak zwłaszcza w Polsce, jest wciąż zawstydzająco niedostateczna. I oto jest spis najważniejszych dokonań Kongresu Polonii Amerykańskiej, na przykład poparcia dla Radia Wolna Europa, ustanowienia programu osób rozproszonych po świecie, który pozwolił ponad 700 tysiącom polskim imigrantom na wjazd do USA, powołania Komisji Kongresu USA do przeprowadzenia śledztwa w sprawie masakry w Lesie Katyńskim, pomoc USA za pośrednictwem National Endowment for Democracy dla organizacji Solidarność, gdy istniały w podziemiu i podczas stanu wojennego, i tak dalej, i tak dalej. Teraz zabierają podpisy, żeby zmienić sytuację z wizą do USA dla Polaków. Ryan Sokash, inny Amerykanin, który mówi po polsku, właśnie nagrał filmik na ten temat. No, w sumie to bardzo ciekawa organizacja, ale też ma swoje problemy. Waldek mi powiedział, że nowi, młodzi ludzie nie dołączają się do kongresu. Polacy z ostatniej imigracji już są dość starzy i Amerykanie z polskimi korzeniami są coraz mniej powiązani z Polską.
Władek mi nawet powiedział, że większość członków kongresu nie mówi po polsku, co wydaje mi się być wielką szkodą. Jeśli niczego się nie zmienia, myślę, że za 20 lat kongres może zniknąć. Więc zdecydowałem się dołączyć do kongresu. Jeszcze nie byłem na żadnych oficjalnych spotkaniach, nie wiem jak działa w praktyce, ale najbardziej interesuje mnie możliwość promowania języka polskiego, nauki języka polskiego wśród Amerykanów. Bo oprócz wszystkich tych politycznych działań, kongres też jest zaangażowany w promowaniu historii i kultury polskiej. I oczywiście język jest bardzo ważną częścią tej kultury. Więc no to wszystko. Są linki do więcej informacji w opisie i dam wam znać, kiedy dowiem się trochę więcej o kongresie. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.